Liczba 2 jest pierwiastkiem wielomianu w od x równa się x do trzeciej plus ax kwadrat plus 6x minus 4, współczynnik a jest równy. Żeby policzyć, ile jest równy współczynnik a, to będziemy musieli z nim ułożyć jedno równanie wynikające z tej informacji, że liczba 2 jest pierwiastkiem tego wielomianu w od x. Co to znaczy, że jakaś liczba jest pierwiastkiem wielomianu? To oznacza, że jeżeli byśmy policzyli wartość tego wielomianu dla argumentu x równego 2, no to w wyniku tego otrzymalibyśmy 0. Czyli możemy napisać, że skoro dwójka jest pierwiastkiem wielomianu w od x, no to w od x równego 2 musi przyjmować wartość 0. Skoro tak, to my możemy teraz policzyć, ile to jest w od 2, po prostu podstawiając do wzoru tego wielomianu w miejsce każdego x liczbę 2, no i otrzymane wyrażenie będziemy musieli przyrównać do 0. Czyli liczymy. Podstawiamy pod x dwójkę. Mamy x do trzeciej, czyli napiszemy sobie, że 2 do potęgi trzeciej plus dalej mamy a razy x do kwadratu, czyli razy 2 do kwadratu, plus dalej jeszcze 6 razy x, czyli plus 6 razy 2 i jeszcze minus 4, że takie wyrażenie musi być równe 0. No i teraz rozwiążemy to proste równanie z niewiadomą a. Na początku uprościmy liczbowo lewą stronę tego równania. 2 do trzeciej to jest 8, plus dalej mamy 2 do kwadratu to jest 4, czyli tutaj mamy plus 4a. Dalej mamy plus 6 razy 2, czyli plus 12 i jeszcze minus 4, to ma być równe 0. 8 plus 12 to jest 20, minus 4, 20 minus 4 to jest 16, czyli tutaj mamy, że 4a plus 16 jest równe 0. 16 wędruje na prawą stronę i otrzymujemy, że 4a musi być równe minus 16. No i teraz dzielimy obustronnie to równanie przez 4, żeby pozbyć się współczynnika liczbowego stojącego przy a. No i otrzymujemy, że a jest równe minus 16 podzielić na 4, czyli minus 4. Zatem zaznaczamy odpowiedź B.